Kierowcy w Kielcach muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu. Firma Strabag, która realizuje przebudowę ulic Zagnańskiej i Witosa, informuje o zmianach w organizacji ruchu właśnie w związku z prowadzoną inwestycją. Wykonawca już może próbować rozpoczynać prowadzić prace drogowe, a nie tak jak to było do tej pory przez okres zimowy, instalacyjne i prace polegające na betonowaniu obiektów mostowych. Także mamy nadzieję, że ta aura się utrzyma. Obie zmiany polegają na wprowadzeniu tzw. ruchu wahadłowego. Pierwsza dotyczy kolejnego fragmentu ulicy Witosa. Pomiędzy ulicą peryferyjną a drogą do piekarni na odcinku około 300 metrów. Druga zmiana wprowadzona została na ulicy Szybowcowej. Dotyczy to odcinka znajdującego się zaraz za budowanym rondem. Już na fragmencie drogi wojewódzkiej, czyli na tym odcinku, który biegnie w kierunku granicy z gminą Masłów, tam również zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku około 200 metrów. Projekt przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ulicy Witosa z ulicą Radomską wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 745 w ciągu ulicy Szybowcowej współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.